W 2017 roku zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w Polsce 17,9% dzieci. W porównaniu z danymi z zeszłego roku to spadek o 6 punktów procentowych, wynika z najnowszych danych Eurostatu. Tegoroczny wynik Polski jest nieco lepszy niż Niemiec. W ostatnich latach ubóstwo wśród dzieci najszybciej spadało na Łotwie i w Polsce. W tym roku w czołówce niepełnego jeszcze zestawienia, które można wygenerować na podstawie danych dostępnych na stronie Europejskiego Urzędu Statystycznego, jest poza Polską również Rumunia. W tym drugim kraju ubóstwo wprawdzie spadło o ponad 7 punktów procentowych, ale i tak wynosi 41,7%. Najniższy poziom zagrożenia ubóstwem w ubiegłym roku wystąpił w Czechach, gdzie było na nie narażone 14,2% dzieci. W Danii było to 14,5%. W Finlandii i Słowenii 15,1%. Polski wynik 17,9% jest lepszy niż odnotowała Francja 22,3%, Belgia 22% czy Szwecja 19,4%. Bardzo podobny do polskiego, ale nieco wyższy rezultat 18% zagrożonych ubóstwem dzieci odnotowali Niemcy. Z danych Eurostatu wynika, że dzieci są w większym stopniu zagrożone ubóstwem niż reszta społeczeństwa Unii Europejskiej. W Polsce sytuacja poprawia się jednak stopniowo, ale najmocniej w ostatnim roku. Chyba nie trzeba nikomu mówić, dlaczego kilku rozwiniętym państwom tak znacząco podskoczyła liczba dzieci, które ubóstwem jest zagrożona. Podpowiem tylko, że ma to związek z ich gościnnością. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Ja tymczasem się żegnam. Do usłyszenia już wkrótce.